To będzie kolejna z serii, gdzie przebijemy magiczną barierę 100 odcinków. Tak właściwie tylko miałem coś takiego w Returningu i w Odyssei, bo w nawet tym ruskim modzie to się nie udało. Tam było 80 coś, także trzeci mod do Gothica, który przekroczy stóweczkę zaraz. I ciekawe, ile mi to zajmie. Raczej 200 odcinków tu nie będzie. Myślę, że tu będzie 160, 100, no 160, może troszeczkę więcej, nie wiem. Dosyć porządnie przechodzimy tą modyfikację, więc może być tu dłużej. Im się należy. Zadanie im się należy. Idziemy do pana gońca. Idziemy do węglarzy. Zabierz mnie. Obozu węglarz oczy. Żałuję, że niektóre zadania zepsułem, że niektórych nie zrobiłem, kurwa, w tym trzecim rozdziale. Teraz jak sobie myślę, to wszystkie pieniądze byłyby dla mnie ważne. No i właśnie widzicie, mam niedobór pieniędzy. Ej, ty. Proszę. Olej, jest tylko jeden. Co takiego? Nie wiem, czy wiesz, ale to bagno aż roi się od wszelkiego rodzaju paskud. Pozbądź się wszystkich bestii z okolic najbliższej chaty. Nie musisz się o to martwić. Pozbyłem się z niej wszystkiego, co się... Serio? W takim razie zabieram się. Tylko nie myśl, że będę tam łaził sam. A, wiem, gdzie to bagno. Nawet bez tych wszystkich nowi lokatorzy odwiedzą mnie w drodze na bagno. Dzięki. A i czy da się wyrabiać strzały w ogóle w tym mociku? Jakby powiedzieć, no nie potrafię. A, tu kurwa się nie wchodzi. Ech. Myślałem, że się da, a tu się da, ale w jedną stronę. Szczaw królewski. Będzie ci wygodnie na bagnie. Nie powiem, brzmi to śmiesznie. Powiem Fabio, że pomysł z zielem jest dobry. Po drodze na bagno zagadajcie wśród drwali Lowella. Obiecał przygotować dla was wszystkie potrzebne meble i materiały, ale macie pomóc mu je dostarczyć na miejsce. Myślałam, że wszystko będzie już gotowe. No nic, chłopcy będą musieli się trochę... Oczywiście, Kurwa. Oni naprawdę, to jest najgorszy sort ludzi. Pracować się kurwa nie chce. A nawet jak pomagasz, to oni kurwa i tak jakieś, o, muszę kurwa iść i muszę iść spać. Nie brałem tego prochu. Tam jeszcze są imienni. Ej, ty. Często się zadajesz z Fabio? Czy się z nim zadaje? To mój kolega po fachu. I tak jak ja... Czyli jakim fachu? Oczywiście. Wszystko przez tą pieprzoną wojnę. Kolega po fachu? Owszem.
Owszem, przed opuszczeniem naszych rodzinnych wysp, obaj pracowaliśmy jako wykidajło. Pewnie dlatego tak dobrze się rozumiemy. Tak, w istocie bardzo charakterystyczny zawód. To jest wykidajło. W takim razie liczy się z twoim zdaniem? Na tyle, na ile Fabio się z kimkolwiek liczy. Rozumiem. Słuchaj, kolego, nie miałbyś czasem na podorędziu czegoś mocniejszego? Strasznie. Zostawię ci trochę, ale pod jednym warunkiem. Oczywiście, zawsze musi... Powiedz Fabio, że założenie plantacji bawiennego ziela będzie dla was bardziej opłacalne od siedzenia i żebrania pod murami zamku. Uuu, mój drogi, takie coś jest warte co najmniej 3 butelek bim. Jak wam się... Źle, gdziekolwiek... Ja mam bimber. Skąd ja bimber, kurwa, wezmę? Ja pierdolę, pomysły mają, kurwa. Znasz tych żebraków? Wiesz, czemu tutaj... Jeden z nich to mój stary znajomy. Wygląda na to, że są przeganiani z każdego miejsca na wyspie i... To sobie wybrali miejsce! Równie dobrze mogliby prosić magów ognia o błogosławieństwo bez złożenia ofiary! Kłoda. 130 łuk. 120 łuk. 110 łuk. Refleksyjny. O kurwa, też mam refleksję. Skąd ja, kurwa, bimbers tu będę? Węglarze mają? Kurwa, do alkoholowego mam iść. Czemu oni, kurwa, bimber? Hej! Chciał... Oczy... Jeśli... Tonan. Tonan barbarzyńca. Ciebie tu wcześniej nie widziałem. Nie było takiej potrzeby. Ktoś musi... Przed kim ich tak pilnujesz? Przed orkami oczywiście. Jeden człowiek przeciwko armii. Musisz mieć spore mniemanie o sobie. W razie ataku mam zebrać węglarzy i natychmiast się wycofać. Chyba, że jakiś ork jest na tyle głupi, żeby zapuścić się tu w pojedynkę. Nudno, co? Chłopaki mówili, że będzie ciekawie. Miałem się wykazać, a tu nic. Spokój. Powinieneś się z tego cieszyć. Niby z czego? Jak mam pokazać moją wartość w boju? Magowie poukrywali skarby? Najprawdziwsze skarby! Z czasów wojny z Myrtaną. Zaintrygowałeś mnie. Nie licz na lekcje historii. Z tego co słyszałem, magowie ognia korzystali z tej wieży. Z jakiegoś powodu przestali się tam zap... Gdzie jest ta wieża?
W lesie, przy drodze do ruin zniszczonej twierdzy. Zaprowadź mnie tam. Teraz. Dawali sobie radę sami do tej pory. A co mi tam? Nie powieszą mnie za opuszczenie stanu. Spotkajmy się. Na farmie Bengara, okej. A wiem, o co chodzi chyba. O którą wieżę. Skąd ja zdobędę ten pieprzony wimber? To jest kurwa pomysł dobry. Gliste moczary, to tutaj ma być plantacja. A jest to na północ. Jest więcej expo. Wykidają. To mi się wydaje, że to jest taki bramkarz, kurwa, w karczmie, który wypierdala ludzi. Mamy wszystko. Dobra. Żadnych tych stworzonek, kurwa, specjalnych nie znajdujemy na razie. Ale to już jest ten moment, że ze szkielecikami mogę sobie walczyć i dostaję zadania takie właśnie adekwatne do tego. Na takim poziomie trudności. Także nic. Także nic. Tu będzie winnica, tak? Wiem, gdzie jestem. Przy wiosce. Przy wiosce Silbach. Idźmy gdzieś tu polować. Tam ktoś jest. A pamiętam, na początku był tam. Pan mytnik. Bandyci. Jestem ranny. Uciekam.
Kiedyś się zemszczę i dam radę. Ale nie dziś. Ale nie dziś. Kartograf. Kartograf. Ludwig. Dobra. Niedługo możemy kończyć odcineczek. I trzeba iść spać. I kończymy tą sesję. No, on ma tutaj mapy kanałów. Aha. Odyseja. Kartograf. Chcę się nauczyć mistrza i zobaczyć, czy mogę w jakiś sposób przekuć sobie. Kurwa, jesteśmy biedakami, nie mamy pieniędzy. Dobrze, pieniędzy nie potrzebujemy na to. Na tym poziomie nie ma miejsca na błędy. Musisz przestać myśleć o kowalstwie jak o pracy. Od teraz. A z rudy możemy robić? Każdy element twojej broni musi być dopracowany do perfekcji. Balans, ostrość, giętkość klingi w przypadku mieczy, wytrzymałość w przypadku broni obuchowej. Sprawdzaj swoją broń. Szukaj niedoskonałości. Po nabraniu odpowiedniego doświadczenia będziesz w stanie wyczuć, kiedy oręż wybija się ponad przeciętność. Rozumiem. Jakbym to wykuł, to bym bardzo dużo mistrzowskie. I ja mogę to zrobić. Mam czarną perłę. Jakich to statystyk wymaga? 155 zadaje obrażeń. 100 siły. Mam broń na sprzedaż. Dobrze, pokaż. Mistrzowska broń. Się musiałeś napracować. Tysiaczek. Dosyć dobre pieniądze dostaliśmy. Dobra, ja bym kupił sobie książeczki. Do tego jednak będę potrzebował trochę kapitału. Solidna kusza. Mam dobrze. Nie mogę sprzedać swojej broni. Nie mogę ciachacza sprzedać. Dobra, niech tak będzie. Tu dwa. Tu to sprzedamy.
się właśnie wydawało. Mam jedną mapę skarbów. Ja myślę, że niegłupim pomysłem by było właśnie teraz. Dobry panie, 10 sztuk złota. Proszę. O. Jest pan taki miły. Tak jest napisane w świętych pismach. Można udać się właśnie na, do skarbu, który... Mam dwa egzemplarze mapy, tak właściwie, które traktują o nim. A jest to w tym... Jak to się nazywało? Latarni morskiej. Więc trzeba troszeczkę zwiększyć swój kapitał poprzez takie poboczne rzeczy, bo już na zadaniach nawet nie za bardzo mogę zarobić. Jest okej. Mam 1500, ale właśnie takie książki, które dodają mi plus 2, plus 1 do zręczności, to wszystko to jest boost. Hej, dokąd chciałbyś się... Ja bym chciał przewoźnika, a nie przewodnika. Czytam grę, bo nie wiem, jak stąd mogę wyjść. Jakiego co łódką pływa znajdziemy i powiemy mu: Mordo chce na latarnię morską, a on przypłynie z nami za 10 pieniążka. Czyli on nie może mnie zabrać. Oni co, pomagają uchodźcom? Ten falochron. Płyniemy. Szkoda, że nie da się tam popłynąć. No właśnie, w jakiś sposób. Dobra, czyli tam od farmy Bengara pójdziemy sobie w głąb do tych szkielecików. No i odnajdę tam jakieś skarby. Tutaj też. I będziemy to inwestować oczywiście w eliksiry zręczności, w te książki i jakieś inne głupotki. Każdy pieniądz będę obracał. Patrzcie, mamy 33 poziom. Dopiero co wybiliśmy. Dobra, raz. Mistrz, mistrz, mistrz. Powalstwo, włamywanie się, kradzież kieszonkowa. 80% broni jednoręczną mam nawet. To wszystko z bonusów. W mieczu jest duży bonus, plus w pierścieniach i w naszyjniku. 15% też wychodzi z tego setupu.
Dobra, mapa do skarbu. Jest domek. Po prawej stronie, kurwa, coś. No tak o niby. Wcześniej było to zablokowane. To jest skarb. Ostatnia wiadomość. Rondrem padło. Miętonotka ostatni. Gdzie to jest? Bogactwo, sława, władza. Osiągnąłem wszystko, co ten świat miał do zaoferowania. Przynajmniej tak mi się wydawało. Zdradzony, oszukany i pozostawiony samemu sobie. Skryłem się tak, by mnie nikt nie odnalazł. Ta krwawa kompania dała mi porządnie w kość. Nie mam złudzeń co do swojego losu. To miejsce będzie moim grobem. Otoczone złotem, którego nie mogę wykorzystać. Dostałem swoją nauczkę od życia. Poszukiwaczu przygód. Chcesz moje skarby? Bierz je. Wszystko znajdziesz tutaj. Kapitan Celebrindal. Eliksir zręczności, siły, złoty, pierścień. Zręczności od razu pijemy. Wow. O to mi chodziło. Miecz mistrzowski. Pustynny łuk. Bardzo chcę wrócić do miasta i zobaczyć ten schemat. To mnie strasznie zaintrygowało. Zróbmy jeszcze to. Bo tak bym mógł wykombinować jakoś w smart sposób, żebym ten miecz założył, a wtedy jakbym miał 175 obrażeń, tam chyba tyle było, to bym naprawdę rozpierdalał. Dlatego bardzo mi na tym zależy. Zróbmy jeszcze tam parę minut więcej. Kurde, nie spodziewałem się, że takie skarby mogły tu być. Ale jakbym miał ten miecz, kurwa mać. Ale tam w ogóle schemat dostaliśmy tak samo na łuk na poziomie mistrzowskim. Tylko no, nie osiągnę niestety tworzenia łuków na takim poziomie. Niestety w te jednoręczne trzeba iść. Niestety albo niestety, no. Lubię łuki, ale nie można mieć wszystkiego. W sensie nie chodzi nawet o rozlokowanie punktów nauki, tylko jeśli jestem przeladnikiem tutaj, to no, nie mogę przeskoczyć tego aż tak bardzo. Tutaj jest kowal, to tutaj pójdziemy. Tylko ja nie wiem, jak mogę wejść na ten falochron.
nawet stworzenie tak właściwie tych lepszych mieczy, toporów, na przykład mistrzowski czy coś takiego, to też jest dobra opcja. Nie no, tak nie wejdę na to. Jest tu wyspa. Ja pierdolę. Kurwa, ci najemnicy czemu pomagają im? Tym podludziom jebanym. Dobra, wróciliśmy na... Zjedzmy sobie... Miecz mistrzowski. Skała krystaliczna, język ognistego jaszczura. Okej. To będzie troszeczkę problemem, a troszeczkę nie. 145, ogarnie się. Dobra, dzięki za oglądanie. Yo.